Ja mi się nie chcę z tej gry zasunąć. Powiem wam szczerze, że kurło... Lepszy jest Garry's Mod. Albo Getting Over It. Jak dobrze pamiętam, skończyliśmy na tym, że dostaliśmy telefon od Moni, pocałowaliśmy Yuri, spotkaliśmy głowę Sayori, byliśmy u psychiatry. Ciekawe, co teraz będzie, czy faktycznie będzie się coś działo, czy znowu jakiś tęgi, smutny szed będzie. Przecieram oczy. Czy ona spała ze mną w łóżku? Patrzę na śpiącą Yuri. Kontynuowaliśmy nasze randki, czytając u siebie. Odpinam telefon od ładowarki i sprawdzam godzinę. Chryste, Panie, Jezu Nazarejski, Król Żydowski, Yuri, obudź się! Pytam ją za ramię i lekko posząsam. Ha? O nie, zaspałam? Muszę założyć zęby i wyszorować bieliznę. Co ona, sztuczną szczękę nosi? Yuri pospiesznie wstaje z łóżka. Założyć zęby i wyszorować bieliznę. Czekaj, jeżeli obejmiemy to na odwrót, wyszorować zęby i założyć bieliznę... To no kurwa nie ma na sobie blizny aktualnie? Uff. Nie, nie, Yuri. Dalej mamy dużo czasu. Yuri lekko się uspokaja. To dlaczego brzmieć, jakby stało się coś ważnego? Ponieważ pokazuję jej kalendarz na moim telefonie. Dziś jest ostatni dzień szkoły. W okresie wakacyjnym dostajemy kilka tygodni wolnego od szkoły. Wstydliwy uśmiech pojawia się na jej twarzy. To świetnie. No, czy możesz się przebrać w drugiej sypialni. Ponawiam pytanie, czemu ona nie miała na sobie bielizny aktualnie? Kończę swoją rutynę o wiele wcześniej od Yuri, więc zaczynam przygotowywać śniadanie. No naprawdę, o co chodzi z dziewczynami i ich wiecznym przygotowaniem? Co by tu zrobić, co by tu zrobić? Otwieram lodówkę i łapię za nieodpakowaną paczkę bekonu. Super, mam nadzieję, że jajka też mam. Bingo! Biorę pudełko jajek i otwieram je, jest tu pół tuzina jajek. To więcej niż potrzeba. Podchodzę do kuchenki i rozbijam jajka. A tosty? Yuri wchodzi do kuchni. Pachnie świetnie, Chucky. Czyżby... Tosty... z jajecznicą? Brzmisz jakbyś była naprawdę dobry nastroju. Oczywiście. Brak szkoły jest dla mnie jak sen. Mam więcej czasu na czytanie, uczenie się nowych rzeczy i nie muszę się martwić o relacje międzyludzkie. Zauważalnie ucichłem. Ale Yuri nie zwróciła na to uwagi i wróciłem do gotowania. Chyba do smażenia. Czyli mówisz, że nie spędzisz ze mną czasu? Nie to miałam na... Ha. Dalej nie potrafisz rozpoznać mojego sarkazmu. Haha. Śmieszne. Doszedłem do wniosku, że taka mądra dziewczyna jak ty... też może się nabrać. Pomyślałbyś. Coś mówiłaś? A, jajka są już gotowe? Patrzę w dół i widzę, jak śniadanie mi się przypala. O kuźwa, szybko chwytam szpatułkę i nabieram jajka oraz bekon i kładę na talerze. Przenoszę talerze do stołu i siadam. Yuri, zostałaś obsłużona. Siadaj dupą na krześle i żryj. Ufufu. No, najwyraźniej się cieszę, że to powiedziałem. Dziękuję. Nie ma sprawy, że ci powiedziałem, żebyś usiadła na dupie i żarła. No, nie ma sprawy, no fajnie. Cała przyjemność po mojej stronie oczywiście. Może powinienem zacząć rozmowę. Trzy kropki. Masz jakieś plany na przerwę, nie licząc czytania? A cóż, niezbyt. Wiesz, zawsze możesz spędzić trochę czasu ze mną. Na pewno? Znaczy, spędziliśmy ze sobą ostatni miesiąc bez szkoły, mamy jeszcze więcej czasu. Trzy kropki. Więc... I spodobałoby mi się to. Yuri się uśmiecha. Sprawdzam godzinę. O, powinniśmy się zbierać, nie chcemy się spóźniać na ostatni dzień. Biorę nasze talerze i wsadzam do zlewu. Razem z Yuri wyszliśmy na pole i O! Ktoś krakowski to spolszczał! Wyszliśmy na pole! Kurwa! I poszliśmy do szkoły! Doszliśmy na dziedziniec. Nasze pierwsze zajęcia odbywają się po przeciwnych stronach szkoły. Mówimy sobie do widzenia i odchodzimy do naszych klas. Zajęcia są tak nudne jak zawsze. Negatywne B plus... albo minus pierwiastek kwadratowy B podniesiony do kwadratu minus 4AC w całym 2A. Czy to jest delta?
Ty, a będę tego używał przez całe moje życie. Tak bardzo matma. Czemu ten dzwonek jest taki głośny? Kto mi pisze na Messengerze? Czy można to spolszczenie pobrać? Nie jest pełne. To są... To spolszczenie jest dzielone na chaptery. Zależy to też od ludzi, którzy to spuszczają, czy puszczą to na prywatny ten, na prywatne światło, na prywatny świat. Na prywatny, publiczny, przepraszam. Szkolny dzwonek mnie budzi. Czas pójść z Yuri do domu. Biorę swój plecak i idę do drzwi. Przez przypadek wpadam na kogoś. Natsuki? To jest niezręczne. Hej! Jest dla koni. Chyba to powinno być pytajnik, jest dla koni. Okej, okay, dobra. Chyba chodziło, czy mogę znaleźć chleb, czy jest tu może chleb dla konia? Coś nie wiem. Nie wiem, o co chodziło z tym żartem, miałem chwilowego mindfucka, wazy z das, kapusta i kwas. Możesz być przez chwilę poważny? Dobra, sorka. Więc uważam, że dobrze poszło, z Yuri. Czemu tak mówisz? Uważam, że poszło dobrze, okej. Okay. Widziałem waszą dwójkę na dziedzińcu. O. Tak. Poszło dobrze. Dobrze. Nie wiem, czy Natsuki wie o tym, że Yuri się tnie, ale nie będę o tym wspominał. A jak z tobą? Poszłam do domu i spałam. Ta rozmowa idzie donikąd. Natsuki, właściwie... Czekaj. Chciałam pogadać o tym dniu. Nie podoba mi się, gdzie to zmierza. Może powiedziałam ci za dużo o moim życiu w domu. Natsuki, w porządku. Rozumiem, że twoi rodzice mają problemy finansowe. Rodzic. O. Cóż, przepraszam. Nie chciałem czegokolwiek wspominać czy coś. Po prostu się zamknij i miejmy to już za sobą. Muszę się komuś wygadać. No to czemu akurat mnie masz, Sayori, od tego, albo... Nie, Monia cię na pewno nie wysłucha. Dobra, wal śmiało. Bo jesteś na tyle głupi, by słuchać. Okej, okay. Dobry argument. Okej, okay. Dzięki. Dobra, mów dalej. No tak jak mówiłam. Ta kolejna część dotyczy ciebie. O. Ludzie widzą mojego tatę jako jakiegoś potwora, ale nim nie jest. Ma problemy z byciem oszczędnym. Czasem wybucha złością, ale naprawdę próbuje zachować spokój. Brał leki, żeby utrzymać się w ryzach, ale to też kosztuje. Więc podjęliśmy decyzję, że najlepiej będzie, jakbym z nim nie mieszkała. Nie mów, że ona się do mnie wprowadzi aktualnie. Serce mi się kraja przez to, co słyszę. To musi być ciężkie rozstać się z kimś, kogo znasz przez całe życie. Chwila, Natsuki, jak to miało dotyczyć mnie? Chcesz zamieszkać u mnie? Natsuki układa się. Wiem, że jesteś stalkerem. Spoglądam na nią. Natsuki znów powraca do swojej powagi sprzed kilku chwil. Cóż, myślałam, czy byś nie zapytał Sayori, czy to mogłabym u nich zamieszkać. Trzy kropki. Myśląc o ostatniej rozmowie z Sayori, nie wiem, czy mógłbym to zrobić. No nie wiem. Mieszkacie po sąsiedzku, prawda? Nie mógłbyś do niej wpaść po drodze do domu? Rozmyślam. Z jednej strony Sayori nie chce już mnie widzieć. Z drugiej strony nie chce zostawić Natsuki bez dachu nad głową. Ale z trzeciej strony chciałem pójść do domu z Yuri. No kurno... Jeden dzień cię typienie zbawi. Z czwartej strony moralnie czułbym się źle zostawiając Natsuki bez domu. Muszę zrobić co trzeba. Dobra. Zapytam. Dzięki. Trzy kropki. Trzy kropki. No to chyba koniec tej rozmowy. Cóż, no to może już pójdę. Wychodzę z klasy. Gdy przeszedłem za róg, pobiegłem do bramy. Mam nadzieję, że się nie spóźniłem. Stoję przed bramą, ale nie widzę ani śladu Yuri, ani latającej głowy Sayori, na szczęście. Wyciągnąłem telefon, chciałem do niej zadzwonić, ale wysłała mi wiadomość. Próbowałam czekać, ale musiałam wrócić do domu wcześniej. Naprawdę przepraszam, widzimy się jutro. Szlak by to. Opieram się o cegły, które tworzą ściany kampusu.
Jestem rozczarowany tym, że nie mogłem dziś zobaczyć się z Yuri. No kurwa, mówiłem, jeden dzień cię nie zbawi. Na jednym dniu, kurde, związek się nie kończy. Znaczy, może się skończyć. Ale na jednym dniu bez widzenia to raczej się nic nie stanie, kurde. A przynajmniej zobaczę się z nią jutro i to jest pozytywne podejście. Samotnie idę do domu, podśpiewuję sobie, by odgonić smutek. Dzień mój jedynym, który idzie ze mną. Co? Zatrzymuję się przed domem Sayori. And this will be fucked up. Wszystko albo nic. Próbuję zrobić krok, ale moje nogi tak jakby są przybite do ziemi. Przymarzłem do chodnika. Dalej, dam rady. Zmuszam się do podejścia do drzwi. Gdy stawiam krok, czuję, jakbym szedł przez śnieżną burzę. Jestem pod drzwiami. Po trzech mocnych stuknięciach w drzwi Sayori je otwiera. Muzyka się kończy? Będzie źle. Oj, będzie źle. Tak coś czuję. Hej. Sayori wygląda na zaniepokojoną. Sayori, nic nie mów. Proszę, po prostu nic nie mów. Nie wiem, czemu to się dzieje. Czemu ja? Sayori, przepraszam, przyszedłem, bo chciałem porozmawiać. Nie powinieneś przepraszać. To nie twoja wina, że taka jestem. Byłam samolubna, tak bardzo samolubna. Przepraszam, Chucky, nie dam rady. Sayori próbuje trzasnąć drzwiami. Drzwi przesuwają się do przodu, zanim czymkolwiek pomyślałem instynktownie, wsadziłem rękę między drzwi a futrynę. Drzwi miażdżą mi palce. Auć. Powinienem teraz krzyczeć, a kurwa, moje palce! Chucky! Moje palce zaczynają pulsować, ale ważne jest to, że powstrzymałem Sayori przed zamknięciem drzwi. Tak bardzo mi przykro. Sayori wygląda, jakby miała się rozpłakać. Sayori, po prostu nie posłuchaj. Trzy kropki. Zaczynam opowiadać Sayori wszystko, o czym rozmawiałem z Natsuki. O jej sytuacji z tatą i że potrzebuje miejsca, w którym może zamieszkać. Mam problem z patrzeniem w jej oczy, gdy mówię. Nie wygląda, żeby mnie słuchała, odcina się ode mnie. Ale nagle coś powiedziała. Okie. Okie? Ta tyle? Natsuki zasługuje na miejsce, gdzie może poczuć się bezpiecznie. Powiedz jej, że może ze mną zamieszkać. Flashbacki z Salvation, bo w Salvation też zamieszkała z Sayori oczywiście. Zrobiło mi się lżej na sercu. Bardzo ci dziękuję. Powiem jej to tak szybko, jak tylko dam radę. Sayori nic nie mówi. Przez moment po prostu stoi i się na mnie patrzy. Jej niebieskie oczy błysnęły, a ona zamknęła drzwi. I znów sam. Chyba przed snem pooglądam sobie telewizję. Godziny szybko minęły. Światło księżyca mówi mi, że już jest późno. Jest już późno! Siedziałam na komputerze i grałam. Wtedy ni stąd, ni zowąd pojawił się on. Czuję się źle przez to, że nie zobaczyłem się z Yuri, ale mam nadzieję, że jutro... Czemu to jest Y? Jutro nam się uda. Też jestem szczęśliwy, że udało mi się jakoś pomóc Natsuki. Lecz dalej to, w jaki sposób Sayori na mnie spojrzała. A może to był dobry znak? Może Natsuki da radę jakoś pomóc Sayori? Coś, czego nie udało mi się zrobić? Niechętnie wchodzę na górę i idę spać. To był chapter 7, teraz będzie chapter 8. To są dwa chaptery. Budzę się w świętości moich koców. Pierwszy dzień przerwy, czas, gdy uczenia nie obchodzi zupełnie nic. Czas, gdy ucznia nie obchodzi zupełnie nic. Przez chwilę patrzę na sufit, poranny blask przechodzi przez moje firanki. Nic z tym nie mogę zrobić i się uśmiecham. Coś mi się zdaje, że dzisiejszy dzień będzie naprawdę dobry. Mam nadzieję, że się nie mylę. Po nacieszeniu się uczuciem naturalnej pobudki wychodzę z łóżka. Rozciągam się i idę do łazienki. Gdy jem śniadanie, dzwonię do Yuri. Odbierz, odbierz, odbierz. Nie bądź taki nachalny. Trzy kropki. Halo? Dzień dobry, Yuri. Dzień dobry, Chucky. De mimo tego, że jest tak wcześnie, głos Yuri nie ma w sobie krzty zmęczenia. Musi być porannym ptaszkiem. Brzmisz jakbyś dobrze spała. Uhuhu. Tak było. Yuri na chwilę ucichła, żeby mógł coś powiedzieć. Ej, przepraszam za wczoraj. Musiałem coś zrobić po zajęciach. Przysięgam, próbowałem wyjść, ale... Chucky, w porządku. Na pewno miałeś dobry powód.
Plus, jak mogłabym być na ciebie zła? Zaczynam się rumienić, fajnie. Cóż, w tym przypadku chciałem cię o coś zapytać. Dobrze, pytaj. Myślałem, że możemy, że moglibyśmy... tutaj jest zbyt dużo cóż. Kurde, co mój bohater ma... Cóżko... Nie wiem... Zamiast normalnie mówić, to musi być cóż? Moglibyśmy co? Coś czuję, że Yuri wie, co chce powiedzieć, a zamiast coś powiedzieć, żebym to jakoś ubrał w słowa. Udaje mi się, udaje, że nie wie, bym to sam powiedział. Czyli jest taka złożoność słów, nie jest dzisiaj na moje oczy. Czy mogłabyś chyba do mnie może przyjść, czy coś, czy jakoś tak, obejrzelibyśmy film albo coś, czy coś. Trzy kropki, nastał moment ciszy po tym, jak zadałem Yuri to pytanie. Z chęcią. Naprawdę? Oczywiście, przyjdę za godzinę. Jeśli ci to nie przeszkadza. W porządku, może być. Do zobaczenia. Bye bye, Chucky. Cześć. Rozłączam się. Zaciskam pięść po tym, jak zrozumiałem. Co będziemy robić? Powiedziałem jej, że obejrzymy film. Muszę wyjąć głowę z dupy. To tylko dwójka przyjaciół o przeciwnej pełci. Samemu w domu. Pełci. Płci. Cholera. Dobra, spokojnie. Spędziliśmy ze sobą sporo czasu. Pocałowaliśmy się. Kuźwa, nawet spiliśmy w jednym łóżku. W bardzo dużym łóżku. Ale jednak to tylko łóżko. Więc czemu się czuję tak, a nie inaczej? Czuję się, jakby nasze relacje jakoś poszły do przodu. Nie widzę już Yuri jako dziewczyny, jaką była. Dla mnie nie jest już nieśmiałą dziewczyną, która troni od każdego, kto chce z nią rozmawiać. Jest po prostu normalną dziewczyną. Pewnie dalej potrzebuje pomocy i musimy coś zrobić z jej kolekcją noży. Ale uspokajam się, gdy czuję, że zrobiłem jakiś progres. Za dużo o tym myślę, co nie? No jeszcze jak. Przygotowałem przekąski i szklanki, by były, gdy będziemy oglądać film. Yuri może przyjść w każdej chwili. Przekąski są dezodorant. Jest. Czyste ubrania. Są. Film. O-o. Nie wybrałem filmu. Co by tu... O-o! Wstaję i podchodzę do drzwi. Otwieram drzwi. Uśmiecham się. Przypał! Prezerwatywy? Są. Cześć, Chucky. Pokazuję jej szybkim gestem, by weszła. Dzięki za zaproszenie, Chucky. Macham ręką przed swoją twarzą. Spoko! Przynajmniej tyle mogłem zrobić za to, że wczoraj nie odprowadziłem cię do domu, czy coś? Cóż za dżentelmen. Zaczynam się rumienić. Zrobiło mi się gorąco. Klimatyzację muszę włączyć. Przysięgam, włączyłem klimę. No... Czemu ja przewiduję tekst, który ma przyjść? What the fuck? Średniowiecze chyba nie do końca umarło. Yuri usiadła na kanapie, a ja podszedłem do telewizora. O, Chucky, nie powiedziałeś mi, co będziemy oglądać. Przez to pytanie wbijasz mi ostatni gwóźdź do trumny. Przepraszam, nie słyszałem, co mówiłeś. A, to że niespodzianka jest. To niespodzianka dla nas oboje. Yuri lubi horrory, może jakieś włączę. Albo coś z akcją. Kto nie lubi filmów o superbohaterach? Albo romans. Pojebało cię, Chucky. To działa tylko w grach i filmach. Może komedia? Może zobaczę, jak Yuri się śmieje? Albo film, gdzie wszystko było snem? Titanic! Wszystko w porządku? Ta! Coś jest nie tak? Zaczynam się pocić. Co mam zrobić? Aha! Żarówka! Co? No czemu mój głos... Czemu Chucky mówi na głos żarówka, jak ma pomysł? Aktualnie cały czas mam image Yuri 3BG not found. Tutaj, dokładnie teraz nade mną, as you see. Ten mod jest zbytnio zabugowany i niezbalansowany w sumie. Albo po prostu to jest jakaś wersja taka, że... Ten błąd, no... Cóż... Odwracam się do niej. Musisz zgadnąć, co oglądamy. Nie jestem dobra w zgadywanie. Spróbuj. Trzy kropki. Yuri przez chwilę myśli. Udało się. Cóż, naprawdę czekałam na film Misery. Jest film o stanie Missouri?
Czytałam nowelkę i czekałam na adaptację. O, Misery od King Duda. / Yuri patrzy na mnie z rozczarowaniem. Czemu jestem taki? Wracam do telewizora. Proszę, żeby to było Misery. Proszę, żeby to było Misery. Proszę do kurwy nędzy, żeby to było Misery. Patrzę na miejsce, gdzie przechowuję filmy, które kupili rodzice. Nagle znalazłem to. Jednak dobrze zgadujesz, Yuri. Ha? Odwracam się i pokazuję jej pudełko. Jej lawendowe oczy jaśnieją i odbijają światło słońca wlatujące tu przez okno. Czy to jest Jojo? Tak. I jak? Brzmi na nas zaskoczoną, jakby nie mogła uwierzyć, że dobrze zgadła. Magic! Prawda jest taka, że jakkolwiek... Prawda jest taka, że jakikolwiek tytuł by odgadła, zostałby przeze mnie wybrany. Prawda jest taka, guys. Na szczęśliwie się złożyło, że miałem ten film. Lubię to nazywać sztuczką bycia o jeden krok pożet. Przed, tam, wiem, że chodziło o jeden krok przed. Wkładam płytę do odtwarzacza i włączam, a Yuri zbiera przystawki na stoliku od kawy. Chwila, powinienem usiąść na kanapie z Yuri czy na tej drugiej? To randka, prawda? Chyba tego nie powiedziałem, ale było to mocno sugerowane. Za dużo myślenia? Czaki, otrząsam się i wracam do Yuri. Wszystko w porządku? Ta, wszystko dobrze. Tylko dostałem pierdolca. Podchodzę do kanapy, na której siedzi Yuri. Czy to miejsce jest wolne? Yuri uroczo się uśmiecha. That's kinda cute again. Dla ciebie zawsze. Siadam obok niej. Podczas gdy oglądaliśmy film, zjedliśmy wszystkie przekąski, które przygotowałem. Ten film jest całkiem dobry, ale ciężko mi się skupić, gdy Yuri jest w zasięgu mojego wzroku. Po co oglądać film o pisarzu ze złamanymi nogami, skoro mogę cały dzień patrzeć na Yuri? To jest trochę fucked up. Powoli się do mnie odwraca. W książce odcięła sobie stopę. Fajnie. Okej. Okay. To romantyczne, I guess? Ha? O, tylko znajduję różnicę pomiędzy filmem a nowelką. To nie ma to jak, kurczę, odwraca się do mnie, ogląda film i... Ty wiesz, że jej ucięli stopę w tym momencie? W książce w dodatku? Wyszło to nieco bardziej entuzjastycznie niż chciałem. Nudzi cię to, prawda, Chucky? Podoba mi się ten film, czy coś? Yuri łapie pilot i ścisza trochę telewizję. Więc jak ma na imię główny bohater? Co? Główny bohater! Jak ma na imię? Dobra, wiem to. Myszczaki. Dalej, stary, jak ma na imię? Oh, shit! Będzie wpierdol, jeżeli chyba źle odpowiem. Ups. Prawdopodobnie Paweł albo Tomek. Dawaj, Paul. Dobra, większość jest za Paul. Mózg rozjebany! Paul Sheldon! Yuri wygląda na zszokowaną. Dzięki, czaty, I guess? Przepraszam, że w ciebie zwątpiłam. Nie ma problemu, Yuri. Obydwoje wracamy do oglądania. Trzy kropki. Teraz mam szansę? Jest rozproszona, więc to czas na mój ruch? To będzie dziwne, jeśli to zrobię? A może będzie dziwniejsze, jeśli tego nie zrobię? To znaczy, pocałowaliśmy się, to w jakim... To jakim porównaniem do tego jest położenie ręki na jej ramieniu? No to po prostu zrób ten myk, że się przeciągasz i... Co tam, maleńka? Tylko się przeciągałem i stałaś na moim miejscu. Manewruję moim ramieniem tak wolno, jakbym się poruszał przez melasę. Delikatnie przekładam rękę nad głową Yuri i kładę ją na jej ramieniu. Spojrzała się dwa razy na moją rękę, a potem na mnie. Żadne słowo nie zostało tu wypowiedziane. Uśmiecha się do mnie i chwilę wpatruje w moje oczy. Yuri kładzie głowę na moim ramieniu. Nie mogę nic z tym zrobić, co to wywołało uśmiech na mojej twarzy. I dalej oglądaliśmy film do końca w komfortowej ciszy. Nastąpiły napisy. Yuri zabiera głowę z mojego ramienia. I co myślisz? Było chujowe. Dobrze przemyślana i trzymająca w napięciu książka. Cieszę się, że go wybrałem. Ja też.
Mnie nie przyjrzała, ale nie chce mnie zastydzić. Ale nie mogłam się powstrzymać od wyłapania różnic między książką a filmem. Jakie przykładowo? Po tym jak powiedziałem, od razu tego pożałowałem. Gdzie by tu zacząć? Yuri wpada w niezrozumiałą styczność z filmem. Próbuję słuchać, ale nie rozumiem, o czym mówi. Jestem zbyt zajęty wpatrywaniem się w jej oczy, które odbijają światło słoneczne. Prawda, Chucky? Tak. Może jasne? Tak, tak. Oczywiście. Zgadzam się z tym. Trzy kropki. Yuri patrzy na mnie, jakbym był jedną z jej książek. To się zgubię. Gram po prostu tutaj na zwłokę na tym spotkaniu. Ja pierdolę. Tak się cieszę, że uważasz tak samo jak ja. Cicho wzdycham. Bogu kuźwa, dzięki, że nie pociągnęła pytania dalej. Chyba powinnam już iść do domu. Jeśli przeczekam to jeszcze trochę, będę musiała wracać w ciemności. Teraz jest chyba najbezpieczniej, Yuri. Ha? Yuri patrzy na mnie zmieszana. Bo w nocy, gdy wpadniesz w kłopoty, włącz sygnał świetlny, a Batman przyjdzie z pomocą. W dzień tego nie zrobisz. Yuri próbuje nie wybuchnąć śmiechem, ale nie wytrzymuje. Ach, ha, ha. A, aha, ha, 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 ha. Bardzo się... Boki zrywać, guys. Boki zrywę. Ha, ha, ha. Na serio, Chucky, muszę iść. Nie możesz zostać na noc? Nie mam ubrań na przebrania. Ale... powstrzymuję się... przed powiedzeniem, a kto by powiedział, że potrzebujemy ubrań? Boy, stop! Ploks! Rozumiem. Yuri wstaje. Myślałem, że będzie kinki bardzo, ale okej, jest safe. Dzięki za dzisiaj, Chucky. To było świetne popołudnie. Jesus, jakie to było szybkie! Co to było? Yuri pochyla się i całuje w policzek. Co to był za ruch dziwny? Szybko się odwraca i wychodzi, gdy zauważam, że się rumieni. Zostałem sam na kanapie z debilnym, szerokim uśmiechem na twarzy. Gdybyś mi powiedział kilka lat temu, że będę w takim związku, wypełniłbym twoje papiery, także zabraliby cię do jebanego psychiatryka. To dzięki, Chucky, że mi tak życzysz. Ja nawet tego nie prze... Masz kurwa do mnie problem, typie? Ale teraz to się zmieniło. Czuję się pewny siebie, czuję, że mogę przyjąć cokolwiek na świat, co świat na mnie rzuci. Zgaduję, że musimy zobaczyć, co przeznaczenie na nas szykuje. Czy to już jest koniec? Już nie ma nic? Będziemy wolni? Ja... I tu już jest koniec czapter... Czy te dwa chaptery serio były aż takie krótkie?